Szczęść Boże, dzisiaj mamy trzeci dzień naszych przedświątecznych rozmów ewangelicznych. Przed nami kolejne Słowo Boże, kolejna Ewangelia, a witają Was Ania i Kuba i ksiądz Marcin Dąbrowski. Jest ten fragment, który nas dzisiaj będzie interesował. Fragment, w którym dużo się dzieje. Tu już mamy pewną kumulację wydarzeń, które dzieją się przed tym najważniejszym narodzeniem w dziejach, przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Co jest ciekawe, gdy czytam ten fragment, myślę, że wszyscy go to jakoś dostrzegamy, mianowicie, że ważnym postaciom, ważnym osobom w dziejach towarzyszą takie cudowne narodziny, że one nie są takie zwyczajne. Tak jakby cała ta otoczka, te wszelkie wydarzenia, które dzieją się przy okazji urodzin danego człowieka, bezpośrednio przed jego narodzinami, już jakby zapowiadały, że ta osoba będzie jakimś ważnym człowiekiem, będzie kimś wielkim, będzie miała duże znaczenie w dziejach. I widzimy to całe zamieszanie, jeszcze jak wracamy do tych poprzednich fragmentów Ewangelii, to zamieszanie związane z ojcem Jana Chrzciciela, z Zachariaszem, z tym, że stracił mowę, całe doświadczenie Elżbiety, spotkanie Jezusa i Jana Chrzciciela, kiedy jeszcze byli nienarodzeni, spotkanie ich matek właściwie. I dzisiaj dochodzi do tej kumulacji. Oto ten człowiek, wokół którego tak dużo się dzieje, przychodzi na świat. I to jest to pierwsze, co mnie jakoś w tym fragmencie porusza, w jaki sposób dotyka, że także sąsiedzi, także krewni, no wszyscy, którzy jakoś znają tą sytuację, są poruszeni tymi wydarzeniami, że rozmawiają o tym, że to nie są jakieś takie po prostu zwyczajne narodziny, że oto ktoś przyszedł na świat, kolejny człowiek, że coś tutaj ważnego się dzieje, że Bóg daje nam jakieś znaki. To jest to, co jakoś pierwsze mnie dotyka i porusza, gdy spotykam się z tym fragmentem. Te osoby, które są zaskoczone, są też przede wszystkim, tam czuć radość w tych ludziach, bo ten fragment mówi, że cieszyli się razem z nią i to mowa jest o krewnych, o przyjaciołach i to pokazuje też takie zadanie, które Pan Bóg stawia przed nami, żeby razem z innymi ludźmi starać się cieszyć ich radościami, a nie szukać w sobie takich pokładów złych emocji, tylko dostrzegać pozytywne, dostrzegać te szczęśliwe, dostrzegać te radosne chwile. Ale jeszcze tutaj jedna sprawa mi się przypomniała, która bardzo mocno się z tym wiąże. Znaczy bardziej już tak do naszych współczesnych czasów, bo to jest jakby taki punkt odniesienia do współczesności, bo tak myślę, musimy to Słowo Boże zawsze odczytywać. Takie pytanie bym może zadał, jakieś też osobiste przemyślenie, ale też może też jakoś spróbujemy na ten temat powiedzieć więcej, może jakieś przykłady z życia. Czy dzisiaj, współcześnie, w XXI wieku ludzie potrafią się cieszyć tak z takim entuzjazmem, tak przeżywać narodzenie dziecka? Bo oczywiście, że znamy pewnie dużo takich osób, gdzie jest to przygotowywanie się, jest takie nastawienie, ale chodzi mi o takie wewnętrzne przeżycie, bo gdy przychodzi dziecko na świat, no to zawsze jest, wszyscy wokół niego chodzą, prawda? Mówią, jakie piękne to dziecko, każdy po prostu się cieszy. Tak jakby zawsze ono miało takie być, jakby nigdy nie dorosło i nie zaczęło sprawiać problemów. Ale to doświadczenie z narodzin, że to oczywiście jest radość dla rodziców, ale że przyjaciele, sąsiedzi, że wszyscy jakoś to przeżywają, że stało się coś ważnego. Myślę, że trochę nam też może spowszedniało to, że przychodzi nowy człowiek na świat. No taka refleksja na początek XXI wieku. Mi się to kojarzy trochę, biegnę bez osób, ale z taką, myślę, że znaną wszystkim parą Lazowiczów, którzy ostatnio przeżywali przyjęcie dziecka i budujące było ta ich postawa na Instagramie czy gdzieś, gdzie oni oczekiwali na to i cieszyli się tym i było to widać jako radość, jako taką właśnie było czuć, że oni pragną przyjąć to dziecko z radością i pragną na nie oczekiwać i było to bardzo fajne, bardzo budujące, przynajmniej dla mnie.
Tak, ja też miałam okazję zobaczyć to zdjęcie i wręcz wyłapałam, że sama bym chciała kiedyś tak wyglądać. Dla mnie to było takie właśnie wzorcowe zdjęcie. Widziałam tam właśnie silną rękę ojca, która wspiera tę zmęczoną, ale taką szczęśliwą matkę, którzy patrzą na tą drobną kruszynkę, która od 9 miesięcy tak naprawdę była tajemnicą, bo działo się coś, co można było tylko badać dzięki różnym badaniom, czy to USG. Czyli coś poza zasięgiem ludzkiego wzroku. Tak. Prawda? Jakieś doświadczenie, ale poza zasięgiem ludzkiego wzroku. Mi się wydaje, że ten fragment jest taki, jeżeli mogę użyć takiego kolokwializmu, to jest bardzo diakoniożyciowy. Bo są narodziny dziecka i te narodziny dziecka traktuje się trochę jako cud, trochę jako ważne wydarzenie i tak mi się wydaje, że diakoniarze ma takie zadanie, żeby też walczyć o te narodziny dzieci. No to wróćmy może trochę do Starego Testamentu, bo ja to trochę zacząłem od tych cudownych narodzinach, ale przecież i o tych postaciach, które te cudowne narodziny zapowiadają, no mamy przede wszystkim Abrahama i Sarę i jego syna Izaaka, upragnionego. Niepłodność Sary na starość urodziła. Mamy Samuela, cudownie urodzonego z Anny, która też przecież bardzo modliła się o dziecko. I to pragnienie się spełniło. Ale widzimy, że jeśli to dziecko jest owocem takiej modlitwy, takiego pragnienia się, Bóg to spełnia, to też pytanie jest o rodziców, czy oni będą w stanie, być może nie będzie takiej potrzeby, w przyszłości to dziecko oddać, poświęcić. Bo jeśli mówimy, że każde dziecko jest darem, bo każde życie jest darem, że nikt nie ma prawa do dziecka, że jako chrześcijanie jesteśmy wzywani do tego, żeby oczekiwać, żeby przyjmować, to jeśli otrzymaliśmy, to czy będziemy też w stanie, to mówię oczywiście od strony rodziców, prawda? Pewnie będziecie rodzicami, jest duże prawdopodobieństwo, więc też takie pytanie, że czasem jest tak, że jak pojawia się dziecko, że my już mamy wobec niego taki szczegółowy plan, żeby było takie jak my, czyli rodzice tak mówią, żeby może w przyszłości robiło to, czego nam się nie udało, o czym marzyliśmy jako młodzi, a być może, żeby rzeczywiście podjęło ten sam zawód, żeby kontynuowało, powiedzmy, biznes rodzinny. I nie dajemy takiej sobie, bo nie chodzi, bo dziecko jak dorośnie może się sprzeciwić, zrobić po swojemu, ale że my sobie nie dajemy jako rodzice takiej wolności, że być może trzeba będzie to dziecko oddać, być może trzeba będzie je ofiarować Bogu, być może będzie chciało poświęcić je w kapłaństwie, czy w życiu zakonnym, czy całkowicie gdzieś opuścić może tą ojczyznę, gdzieś wyjechać daleko, tam w jakiś sposób służyć ludziom. Bo właśnie to jest tak, że jak uważamy, że dziecko się należy, no to wtedy możemy jakby nim zawładnąć, czyli wobec mieć jakiś szczegółowy plan wobec niego życia. A tutaj właśnie, że skoro dziecko jest darem, to właśnie przede wszystkim Pan Bóg ma wobec niego jakiś plan, skoro też to dziecko daje, a przecież nie zawsze daje. No właśnie, tutaj trzeba tak uważać, żeby nie być przypadkiem w rolę Pana Boga, który, no to Pan Bóg ma dla nas ten plan, a to nie my mamy nadawać plan chociażby naszemu dziecku, nawet jeśli to jest nasze dziecko z naszej krwi, no to rzeczywiście tutaj trzeba by uważać, żeby po prostu nie zniewalać tego dziecka naszymi planami. Tak mi wydaje się, że ja już nawet w sobie dostrzegam, że chciałbym, żeby nie, moje dziecko grało w piłkę, czy przeczytało te książki, które ja czytałem w dzieciństwie, żeby w ogóle zaraziło się takimi pozytywnymi rzeczami, ale myślę, że trzeba na to uważać. Mi w tym fragmencie też podoba się postawa Zachariasza, ponieważ i Elżbiety, ponieważ idą oni na przekór w tym wyborze imienia, w tym wyborze nietradycyjnego imienia dla ich rodu, jakim jest imię Jan. I to imię, które zostało im, ta droga, którą może trochę powiązać z tym poprzednim, tą poprzednią kwestią, ale to imię Jan, które wiąże się z tym imieniem, które dał Bóg, czyli może z tym boskim planem, jest przez nich zaakceptowane i myślę, że można to jakoś powiązać. Tak, to zamieszanie z tym imieniem, to myślę, że dobrze jakoś trochę odpowiada na to,
na to oczekiwanie, czy na te plany wobec dziecka, na to zbyt czasem takie sztywne skupienie się na tym, kim ja bym chciał, żeby to dziecko było. Oczywiście każdy rodzic chce, żeby dziecko, mówiąc tak ogólnie, wyrosło na dobrego człowieka. Tylko co to znaczy? Albo może inaczej. To, żeby wyrosło na dobrego człowieka, to jest dla wszystkich oczywiste. Ale jakich środków używać? Jakie sposoby podejmować? Czyli mówimy o jakichś środkach wychowawczych, żeby to się udało zrobić. Czy na przykład to jest pytanie o wartości właściwie. Na co stawiamy? Czy przekazując dziecko taką informację poprzez nasze zachowanie, że przede wszystkim w życiu musisz mieć dobry zawód, musisz się ustawić, musisz mieć pieniądze, żeby sobie ze wszystkim poradzić, więc rób wszystko, ucz się dobrze, znajdź jak najlepsze studia, najlepszą pracę, bo to jest w życiu najważniejsze. Gdy rodzice może w domu często rozmawiają tylko na tematy pieniędzy, na tematy pracy zawodowej czy pracy zarobkowej, w tym kontekście, pomijając kwestie jakichś innych wartości, wartości duchowych, wartości moralnych, kwestie prawdy, kwestie sensu życia, kwestie celu, po co właściwie jesteśmy, szukania szczęścia, miłości, jakby na ten temat się nie rozmawia, tylko podejmuje się ciągle te kwestie materialne, co jeszcze można kupić, co jeszcze może zrobić, żebyś miał więcej pieniędzy, tu idzie do tamtej pracy, bo tam lepiej płacą, prawda, co ci daje więcej szczęścia, prawda, a co cię jakoś spełnia tak wewnętrznie, ale to nawet nie chodzi o taki czysty przekaz, tylko chodzi o pewien wzór życia, kiedy po prostu dziecko widzi, obserwuje rozmowy tylko na ten temat, nie ma rozmów na jakieś kwestie duchowe, kwestie dotyczące sensu życia, w konsekwencji, jeśli są wierzący, dotyczące wiary, no to gdzieś człowiek przesiąka tym wszystkim i w ten sposób narzucamy dziecku, że w życiu chodzi tylko o to, żeby mieć dużo pieniędzy i żeby wygodnie mieszkać. A tu nagle, tu nam się okazuje, gdy czytamy tę Ewangelię, że nagle jest jakieś nie. Że to nie o to chodzi, że wy chcecie tak dla dziecka, ale ono chce inaczej, że ma mieć takie imię, ale będzie jednak miało inne imię, dlatego że jest dzieckiem upragnionym przez Boga i to imię musi też to w jakiś sposób wyrażać. Dokładnie tak. Też jakby pierwsza rzecz, która mnie tutaj zaskoczyła i spodobała mi się w tej Ewangelii, to jest właśnie to, że to jest kolejny przykład w Ewangelii, gdzie jest kolejny raz łamane są jakieś schematy, jakieś przyzwyczajenia ludzi. No to jest naprawdę moim zdaniem odważna decyzja Elżbiety i Zachariasza, że przeciwstawili się swoim znajomym, którzy namawiali ich. No dajcie mu na imię Zachariasz, tak jak jest to w tradycji, żeby dziecko miało na imię tak jak jeden z jego przodków, ale oni właśnie ze względu na wolę Bożą przeciwstawili się tym schematom i właśnie dla woli Bożej umieli się przeciwstawić i postąpić na ten swój sposób, na ten Boży sposób. I ja tutaj bardzo, bardzo ich podziwiam i myślę, że to w naszych czasach jeszcze bardziej widać, bo rzeczywiście nasza religia, w ogóle chrześcijaństwo, staje się jednak taką sytuacją, że rzeczywiście stajemy się mniejszością, czy w internecie, czy w szkole, czy w pracy, i też musimy się przeciwstawiać różnym takim popularnym postawom, tylko musimy się im przeciwstawiać, żeby iść za wolą Bożą, i to do mnie najbardziej też przemówiło właśnie w tym fragmencie, to przeciwstawianie się, to łamanie schematów dla Pana Boga. No ja bym tutaj zwrócił uwagę na niektóre zdania z tego fragmentu, bo one rzeczywiście gdzieś tam pojawiają się pomiędzy, ale bardzo wyraźnie pokazują tą dynamikę i dramaturgię całego tego wydarzenia. To, czyli nie tylko sam fakt narodzin, ale te przeżycia, te pytania, no przede wszystkim to pytanie, kimże będzie ten chłopiec, kimże będzie to dziecię. Kto sobie nie zadaje takiego pytania, gdy rodzi się nowy człowiek, gdy przychodzi na świat? Zobaczcie, jaka to jest, szerokie są możliwości. Ta sama natura ludzka, zdolność do wolności,
do miłości, zdolność do myślenia, powołanie do nieśmiertelności, do wieczności nawet, tak trzeba by powiedzieć. Ale wszyscy zaczynają tak samo. Ale właśnie, czy wszyscy zaczynają tak samo, czy... Ale może dokończę jeszcze ten wątek, zanim... zobaczcie. Człowiek, który przychodzi na świat, powiedzmy chłopiec, jak już jesteśmy tutaj przy Ewangelii, kim się może stać? Może się kimś stać na wzór Jana Pawła II na przykład? A może stać się kimś na wzór na przykład Józefa Stalina, Hitlera? Znaczy, wszyscy zaczynają tak samo. Tak jak byśmy mieli... No to pytanie jest kluczowe dla, w ogóle dla wychowania, dla rodziców w pierwszym rzędzie. Kim to dziecko będzie? Co zrobić, żeby właśnie raczej było podobne do Jana Pawła II w życiu dorosłym niż do jakiegoś zbrodniarza w historii ludzkości, prawda? Co zrobić, żeby przekazać mu ten system wartości? No takie pytania, no kimże będzie to dziecię? Tu jest oczywiście w kontekście innym, bo te cudowne te okoliczności są takie specyficzne. No, coś wyjątkowego się dzieje. Ale no, to pytanie jest typowe dla każdego nowego człowieka, który przychodzi na świat. Co mu damy? Myślę, że tutaj Elżbieta i Zachariasz zrobili najlepszy pierwszy krok, jaki mogli zrobić, żeby odpowiedzieć na to pytanie, kimże będzie ten chłopiec. Bo od początku chcieli iść za wolą Bożą, jakby zdecydowali się, że chcą właśnie iść taką drogą. I właśnie pierwszym krokiem było nadanie imienia Jan, bo takie powołanie. A właśnie ten sens tego imienia. Bóg jest łaskawy, Bóg daje łaskę. To słowo łaska jest dla nas dosyć często spotykane, ale ono szczególnie chyba ma swoją wymowę, kiedy doświadczamy czegoś, co nas jakoś przerasta. No bo to jest generalnie sens słowa łaska, że dar, darmo dany, gracja. Od tego mamy to słowo w sklepach gratis. Czyli coś jest za darmo. Łaska. Tak, łacińskie słowo gracja, spolszczone gratis. No jeszcze możemy tutaj dodać greckie charis, ale mniej więcej sens jest taki sam. Dar. Dar zakłada darmowość. Czyli, bo my często jak coś dostajemy, mamy taką mentalność ekonomiczną. A ile to kosztuje? Ile muszę za to zapłacić? I ktoś mówi, a nic. Jesteśmy zawsze czasami tak gdzieś zszokowani trochę, prawda? Zaskoczeni, jak to nic, no. Tam nie, nam się wydaje głupio, że nic nie zapłacimy za to, tylko ktoś nam to po prostu daje, prawda? I tutaj no, łaska taka, no. Jan, Bóg jest łaskawy. Dla mnie ten fragment ma jeszcze jedno takie znaczenie. Mi bardzo podoba się postawa Zachariasza, który wspiera swoją kobietę Elżbietę, bo Elżbieta najpierw powiedziała, że to dziecko ma mieć na imię Jan, a potem ci jego krewni znajomi tak jakby nie chcieli jej uwierzyć, nie dali jej do końca wiary i poszli jeszcze do ojca. I ojciec nie zmienia, nie mówi, że niech on ma na imię Zachariasz, tylko popiera swoją kobietę, popiera swoją żonę w tym jej postanowieniu, w tym jej wypełnianiu woli Bożej. To też jest taki fajny, widoczny znak dla mnie. Piękna taka postawa po prostu idealnego małżeństwa. Tak mi się wydaje, że oni są razem przeciwko temu światu, który chce im narzucać te schematy, w których do tej pory żyli, a oni chcą po prostu iść za Bożym Słowem. Idealne małżeństwo jako najlepsze warunki dla przyjęcia nowego człowieka. Chociaż to idealne małżeństwo to jest takie, bo każdy chyba powie, że nie ma takich, ale przynajmniej w sensie takim kochające się, prawda? Oczekujące dziecka, cieszące się na to, że przychodzi nowy człowiek. Właśnie to jest ten dar płodności, który mamy, że chyba... Zacząłem tak, że czy dzisiaj jest to ta radość, gdy przychodzi na świat nowy człowiek? No ale no przychodzi, no już każdy wie, że przyjdzie, ale czy jest radość, kiedy nowy człowiek zaczyna istnieć, czyli w momencie poczęcia, które jest przed nami zakryty ten moment? Dopiero po jakimś czasie dowiadujemy się, kobieta się dowiaduje, że jest w niej nowy człowiek. I ten moment przyjęcia... Znaczy, reakcja w tym momencie jest już kluczowa i to jest ciekawe, jest taki kierunek psychologia prenatalna.
że ona już w niej jest pokazane, że reakcja na przyjęcie dziecka matki, czyli nie tyle zewnętrzna postawa, czyli tak zwane prowadzenie się, jak ona się prowadzi, tylko reakcja wewnętrzna już ma wpływ na kształtowanie się dziecka. To jest jeszcze dziedzina, pewnie ciągle ona się rozwija, poznajemy, ale już wiemy na pewno, że dla tego, jakie to dziecko będzie, nie jest znaczenie tylko wychowanie, czy przyjęcie po urodzeniu, czyli żeby rodzice nie zrobili jakichś tam błędów od strony jakiejś tam fizycznej, żeby dziecko miało ciepło, żeby miało pokarm odpowiedni, ale już w momencie oczekiwania na urodzenie, czyli kiedy to dziecko już istnieje, już w tym momencie ta reakcja wewnętrzna, nastawienie jest kluczowe dla tego, kim to dziecko się stanie, czyli nie tylko wychowanie, nie tylko wartości, które przekażemy. No to mi się wydaje jest bardzo ciekawe i to jest bardzo pro-life. To mi się wydaje, że może właśnie najbardziej powinniśmy rzeczywiście dbać o to, żeby te pierwsze 9 miesięcy dla matki, żeby wtedy ją jak najbardziej rzeczywiście otoczyć tą troską, skoro się okazuje, że ten krótki czas może być nawet ważniejszy niż te potem 18 lat wychowania. Ja ostatnio mówiłem, w rocznicy niepokalanego poczęcia, mówiłem takie kazanie do dzieci i tam się postawiłem takie pytanie o to, od kiedy liczymy lata naszego życia. No i oczywiste to było dla dzieci, choć nie od razu jakby na to wpadły, że od dnia urodzin. I taka była też okazja dla nich sobie przypomnieć daty urodzin, a nie wszystkie wiedziały. Prawda? Znaczy powiedzieć dzień, miesiąc i rok. To być może dla tych młodszych dzieci to mogło być trochę zbyt trudne, ale i wtedy musiałem o tym powiedzieć, bo to było coś niepokalanego poczęcia, bo to nam ukazuje w ogóle, o co chodzi w tej uroczystości. Czy to nie jest tylko kwestia grzechu pierworodnego, którego Maria nie miała i w ten sposób nie popełniła. Dzięki temu między innymi nie popełniła żadnego grzechu, ale właśnie, że doszło, że życie zaczyna się od momentu poczęcia. Czyli można sobie powiedzieć tak, że nasze istnienie liczy się od dnia naszego przyjścia na świat minus 9 miesięcy, około oczywiście, więc nie jesteśmy nigdy w stanie dokładnie tego podać konkretnej daty, ale mniej więcej. Więc zawsze ta świadomość, że nasze życie zaczyna się wcześniej, oczywiście, że świętujemy datę narodzin, bo ona jest oficjalnie znana. Poczęcia naszego nikt nie jest w stanie rozpoznać, nikt nie jest w stanie określić tego, wyliczyć. Możemy mniej więcej tylko mówić o 9 miesiącach i z reguły gdzieś tam czasem krótszym czasie, to rodzice pamiętają, ale to oczekiwanie, które jest i u Maryi, i u Elżbiety, ta świadomość, że już dziecko jest i ono na pewno wpływa pozytywnie na jakieś przyszłe cechy charakteru człowieka, na cechy tego, kim ono jest, kim ono się stanie i myślę, że tego nie można ignorować. No na pewno Maryi i Elżbiecie widzimy, że to przynosi radość, ale ja tak troszeczkę chyba rozumiem też te pary czy te matki, które dla których nie jest to jednoznaczna radość, no bo jednak jest to tajemnica. To jest tajemnicze, co jakie się urodzi to dziecko, czy na przykład rzeczywiście zdrowe, co będzie, kiedy już się urodzi. Bo to oczekiwanie, tak, prawda? Tak, dokładnie. I to oczekiwanie zawsze będzie z jakimś takim stresem trochę. Pewności i co zrobić, żeby ta niepewność i no ta tajemnica nas nie przerosła po prostu i żeby jak najlepiej przeżyć te czas niepewności. Fajna jest ta postawa zaufania właśnie i Zachariasza, i Elżbiety, bo oni ufają. Nawet na przekór ludziom, na przekór społeczności, na przekór ich otaczającej ich rzeczywistości, oni ufają i myślę, że to może jakkolwiek pomóc. Mhm. Rzeczywiście. Mnie się też wydaje, że w swoich też działaniach, które podejmujemy, czy jako diakonia, czy w ogóle jako Kościół katolicki dla ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, ważne jest to uświadamianie też, że każde dziecko, każdy nowy człowiek powinien być chciany, choć oczywiście nie każdy jest planowany.
bo zwykle gdzieś to jest jakieś zaskoczenie. Czasami tak jest, że po prostu rodzice chcą mieć dziecko i rzeczywiście mają i nie muszą jakoś długo czekać. Czasami się dziwią, dlaczego jeszcze nie mają. Czasami no, potrzeba trochę czekać, więc czasami jest to zaskoczenie, ale to zaskoczenie, które jest, które ostatecznie powoduje, że ja tego dziecka chcę. Bo to jest to rozróżnienie, że dziecko powinno być zawsze chciane, nawet jak jest ono nieplanowane. Prawda? Więc to nie jest jakby, nie ma tutaj takiego jakiejś opozycji, że jeśli dziecko jest nieplanowane, to znaczy, że ono musi być niechciane. Właśnie nie. Właśnie to, że to dziecko jest niechciane, to bardzo często to jest ten okres 9 miesięcy, kiedy to wpływa no, negatywnie na... Znaczy doświadczenia emocjonalne matki wpływają już na doświadczenie emocjonalne dziecka i na jego przyszłą emocjonalność, więc to ma ogromne znaczenie. Ale myślę, że żebyśmy już jakby kończyli ten wątek, to chciałbym na jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę. No na działanie Boga w historii, że On ingeruje, że On wchodzi, że ciągle realizuje konsekwentnie swój plan, że jest obecny, że przygotowuje, że przygotował na narodzenie Jezusa przez narodzenie Jana Chrzciciela. Tylko, że ten plan Boży musi trafiać na otwarty grunt, na... Bóg nie mógłby zrealizować swojego planu bez naszej dowolnej woli. Nasza wolna wola też musi jakby pomagać, sprzyjać temu planu i musimy starać się rozpoznawać ten Boży plan swoim rozumem, intelektem i dążyć wolną wolą za wypełnianiem go. No i też na pewno trzeba oprócz tego rozpoznawania, jak wspomniałeś, intelektem, to jednak tego zaufania, a jeśli nie ufamy, to po prostu chyba się o to zaufanie po prostu modlić, o tę łaskę zaufania. Tak, żeby wszystko tak skleić i żeby powstał ten miękki grunt, taki przygotowany na to, żeby ten Boży plan mógł się spełnić. Czy coś jeszcze? No, Pan Bóg szuka takich ludzi, dzięki którym będzie mógł ten plan zrealizować. Wybiera. Na pewno ten plan zostanie zrealizowany. No, wierzymy w opatrzność Bożą. Wierzymy w to, że historia jest prowadzona, że zło jest w jakiś sposób dopuszczane przez Boga, chociaż oczywiście niechciane, ale po to, żeby zrealizowały się boskie plany. Ale myślę, że podstawą tego, żeby się realizowało, to musi być to ta otwartość na życie, na drugiego człowieka, bo to jest, to ma jednak znaczenie społeczne. To ma znaczenie cywilizacyjne. Jak najsłabsi nie są chronieni, czyli jak silniejsi mogą decydować i liczy się wola silniejszych, no to zbliżamy się ku degradacji społecznej, zbliżamy się ku degradacji cywilizacyjnej. Więc my możemy tu oczywiście mówić o szukaniu ludzi, którzy wypełnią wolę Pana Boga. Możemy mówić o jakimś pokoju społecznym, ale jeśli w danym społeczeństwie najsłabsi nie są chronieni, to jest niebezpiecznie, robi się niebezpiecznie wtedy. Wtedy właściwie nikt nie może się czuć bezpiecznie, kiedy tam, którzy są bezbronni, najsłabsi, są chociażby prawnie, nie mają ochrony. Więc to mnie się wydaje, że ta Ewangelia, ten fragment, no dużo nam mówi w tym okresie przedświątecznym, kiedy świętujemy to, że życie objawiło się. Dużo nam daje takich wątków, takich myśli, bardzo wpisuje się w kontekst też obecnych sporów cywilizacyjnych, także sporów społecznych, także w naszym kraju. No i nie ma się co dziwić, że święta Bożego Narodzenia no apelują do naszego sumienia. Co robimy z życiem drugiego człowieka? Co robimy z jego życiem? Jak je przyjmujemy? Każdy człowiek ma taką godność, że jedynym słusznym podejściem do niego jest przyjęcie go. Jest jego, jak mówi, fajnego języka, fajnego słowa używał Karol Wojtyła. Afirmacja. Jest coś więcej niż akceptacja. Afirmacja. Człowiek ma taką godność, dlatego że jest osobą, że jedynym słusznym nastawieniem wobec niego jest afirmowanie go. Czyli po prostu ta afirmacja najlepiej ujawnia się poprzez miłość. Że używamy rzeczy, ale ludzi kochamy. I szczególnie tych najsłabszych, szczególnie tych bezbronnych. Ale miłość to nie tylko
Tak mi się wydaje, że miłość to nie tylko jakieś takie przyjemne, łatwe uczucia, że jest zawsze cukierkowo, słodko, ale miłość to też przecież jest poświęcenie, to też jest trud. To nawet przede wszystkim jest trud, bo nasza codzienność nie sprawia, nie pokazuje nam tego, że nie daje nam tego, że codziennie będzie fantastycznie. Czasami trafią się różnice charakterów i przynajmniej ja tak rozumiem relację, że to jest wzajemna walka z tymi, wzajemne zaufanie sobie, wzajemne poświęcenie się i dążenie do jakichś wspólnych celów, jakim jest nasza miłość, jakim jest nasze wspólne życie. No, myślę, że możemy te wszystkie nasze tutaj myśli, refleksje, jakie przedstawiliśmy na temat tego fragmentu, zawrzeć w takiej krótkiej modlitwie na zakończenie tej naszej przedświątecznej rozmowy ewangelicznej, bo w ramach tego cyklu przedstawiamy Wam te nasze osobiste refleksje, owoce medytacji, którą osobiście podejmujemy, aby podzielić się Słowem Bożym. Wszechmogący Boże, stajemy przed Tobą i chcemy prosić Cię o to, abyś dodawał nam odwagi do ochrony wszystkich, którzy tej ochrony potrzebują. Ty posyłasz swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ty dajesz znaki. Ty działasz w historii. Jesteś Panem czasu. Jesteś Alfą i Omegą. Chcemy, aby to, co nas spotyka, nasze doświadczenia, nasze jakieś rozterki, nasze zmagania ze sobą, naszą walkę o miłość, o przyjęcie drugiego człowieka, opierali na Tobie i nie bali się, bo Ty nam dajesz przykłady pięknych postaw, dajesz nam przykłady ewangeliczne, dajesz nam przykłady Elżbiety, Zachariasza, Jana Chrzciciela, dajesz nam przykłady współczesnych ludzi, dla których poświęcenie się dla drugiego jest sensem ich życia. Tobie, Panie Boże, to wszystko polecamy. Prosimy Cię, dodawaj nam wiary, abyśmy w tym czasie przedświątecznym i świątecznym otwierali się na życie, bo Ty jesteś Panem życia. Śmierć nie należy do Ciebie. Śmierć pokonałeś. Ty jesteś Panem życia i chcesz, żebyśmy wszyscy otwierali się na nie i przede wszystkim radowali się z tego, że ono jest, że życie objawiło się. Niech tak się stanie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.